wraca na środek. Ale chyba już wiemy, że nie będzie tutaj absolutnie sentymentów, bo ruszają z pięściami na siebie obie zawodniczki. No i tak, Fagata gdzieś stara się skrócić ten dystans, bo w pierwszej walce przecież słabą stroną Lexi okazał się właśnie parter. Ale teraz frontki! Ale pocięcie! Oj, teraz doskakuje Lexi! Podnosi się momentalnie Fagata, ale nie pozwala jej na to Lexi! No i mamy w tym momencie dosiad, no tam. Idzie Lexi już do dosiadu, za chwilę będzie w potężnych tarapatach. Oj. Fagata, trzeba uciekać z tej pozycji. Jest sędzia Jarosz blisko, za chwilę, jeśli pojawi się wystarczająca liczba ciosów, to może być koniec, a jest też obok swojego narożnika. Lexi doskonale słyszy, co podpowiada jej Adam Soldajew, co tam mówi też Anzor Ażijew. No ale właśnie skręca się Fagata, ale Lexi cały czas przy Agaty Fong i ta naprawdę ma teraz duże tarapaty. Minuta 30 do końca rundy, więc tutaj no, musi się jakoś się obronić. Wiemy po drugiej konferencji, że twarde usta ma Fagata, a teraz Lexi sprawdza też twardość jej czaszki. Już sędzia Jarosz mówi, że musi zacząć bronić się Fagata. Cały czas próbuje tymi biodrami wypychać rywalkę. Próbuje zrzucić z siebie Lexi, ale koniec! Nie udało się! Koniec! Lexi! Ah!